Prezydent spotyka się z całym zespołem, bo tak naprawdę warto wejść w szczegóły i od razu rozmawiać z mieszkańcami o pewnych uwarunkowaniach związanych między innymi z organizacją ruchu, bo mieszkańcy zwracają uwagę na to, że można by spowolnić ruch na danej ich ulicy. W zakresie lokali komunalnych tradycyjnie tutaj ten temat się pojawia. Tutaj z Dyrekcją Gdańskich Nieruchomości, z Wydziałem Gospodarki Komunalnej też staramy się odpowiadać w kwestii zieleni i w kwestii rewitalizacji. To są tematy, które w tej chwili się przebijają. Oprócz nich oczywiście oruńskie przejazdy kolejowe, o których informowaliśmy ustami pana dyrektora Dawidowskiego na początku. To jest okazja, żeby z nimi porozmawiać face to face. Co prawda tu niektórzy wykorzystują sytuację, bo przeróbka się wypchała, a to ma być spotkanie z naszą dzielnicą. Ja myślę, że ten dialog, który tu jest, i uczymy się rozmawiać, a nie przekrzykiwać, bo to jest ważne, że nauczmy się słuchać i wtedy wyciągamy wnioski. I bardzo fajnie, że jest ta rozmowa, są konkretne tematy poruszane i myślę, że to tylko wyjdzie nam na dobre.